przechodzimy do podpunktu uchwały w sprawie opinii dotyczącej inwestycji przy ulicy Białoruskiej w Krakowie. I do tego projektu uchwały także został dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 12 ust. 4. Ten wniosek także regulaminowy wymogu spełnia. W związku z tym otwieram dyskusję nad wnioskiem i głosu. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 12 ust. 4 przy procedowaniu projektu uchwały w druku 61.13. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem, za przyjęciem wniosku, proszę o podjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ten wniosek został przyjęty. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej inwestycji przy ulicy Białoruskiej w Krakowie. Opiniuje się negatywnie zamierzenie inwestycyjne pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wbudowanymi i garażem podziemnym z zagospodarowaniem terenu, układu komunikacji wewnętrznej, parkingami zewnętrznymi na działkach 71-72, obręb 63 pod górze, wraz z dojściem zjazdem i drogą dojazdową na części działek o podanych numerach przy ulicy Białoruskiej w Krakowie. Proszę Państwa, lokalizacja dokładna to jest ulica, skrzyżowanie ulicy Trybuny Ludów Białoruskiej, dokładnie naprzeciwko placu zabaw między blokiem Estońska 12 a Trybuny Ludów, nie pamiętam numeru. W każdym razie jest tam plac zabaw. Naprzeciwko dokładnie po drugiej stronie w tej chwili jest łąka. Natomiast działka dotyczy również budynków mieszkalnych, domu jednorodzinnego i garaży, które są bliżej ulicy Trybuny Ludów. To jest wąski pas. Ponieważ ulica Białoruska, idąca od Malborskiej w kierunku Nowosądeckiej, jest naturalną, była naturalną granicą zabudowy. No, osiedle pod Dębami załamało troszeczkę tą zabudowę już. Na szczęście jest bardzo nisko. Natomiast tutaj na górze faktycznie są wszędzie domy jednorodzinne. Stąd nasza opinia jest negatywna dotycząca tej budowy. No już nie mówiąc o tym, że tam w tym momencie samochody parkują wzdłuż ulicy Białoruskiej. Kolejny blok, założenie i właściwie miejsc parkingowych też jest niskie, więc tam to znowu dodatkowe samochody, których już nie ma się tam parkować. Mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz, ponieważ to jest rejon tej tak zwanej ulicy Nowa Sławka. Ten pas się troszeczkę zawęża, coraz bardziej się zawęża i nie wiem, albo miasto podejmuje decyzję w tej kwestii, że odstępuje od tego projektu, wydając kolejne, znaczy pytając o kolejne zgody tutaj na warunki zabudowy, no albo nie wiem, jak to wytłumaczyć. Dobrze, na tym rozumie Pan Przewodniczący? Pan Przewodniczący, tak, dziękuję. W takim razie otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Pan Przewodniczący Stanisław. Ja bym słyszał, że tam jest niski procent tych garaży, nie jest postojowy. Jak Pana współczynnik? Czy można? Jeden za nie jest, czy niżej? Nie ma współczynnika. To znaczy, że bardzo dziękuję. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały. Pani radna, proszę. Chciałbym przypomnieć, że w 2005 roku zakończył się remont białoruski, prawda? Ale to był wieloetapowy, bardzo drogi remont. Teraz w momencie, kiedy zacznie się jakaś budowa, to też jest argument, jakby bronić przed tą budową. Jak zwykle inwestor pewnie będzie używał tej drogi, a potem nie będzie miał kto jej naprawić. No. Znaczy prawdopodobnie dostanie, jeżeli już dojdzie do budowy, już nie dojdzie, to dostanie wjazd do ulicy Trybuny Ludu od skrzyżowania z Łużycką, jako najkrótsza droga dojazdowa. Niemniej jednak długość działki jest tak, wzdłuż drogi, więc siłą rzeczy na Białorusko będzie wjeżdżał. Pan Przewodniczący Stanisław.
Ja nie podzielam opinii tutaj Państwa, bo patrząc po ulicy Bochenka, którą też z wielkim trudem, z wielkim nakładem w tej dzielnicy zbudowano, to dzisiaj tego mogę się po tym nie przejmuje, tu jeździ. Jak chce, tak chce. I straż nie nadąża z nadawaniem. I dlatego uważam, że opinia negatywna jest bardzo słuszna. Pan Genet. Znaczy, ja się obawiam, że rzeczywiście tutaj nasze posłowie mówią, że uwagę i konstrukują, pójdą śladem przydatku tym banku, tak? Tą samą stroną wyszła zabudowa i inwestorzy, inwestorzy wszystko, tylko się wypuszczało. Mimo negatu, silnego, powtarzalnego przez dzielnicę miastą, oni będą tam budowali zabudowę i wysoką, i niską. Co tam ludziom się podobało, wydaje się, że to nie wiem, jak to będzie duża tam powierzchnia tego zabudowy. No i wydaje się, że przyjdą następne muzeki, pewnie i następne tam zaangażowania, sprawy, jak się będzie zabudowy właśnie. I w tej drugiej prawej stronie ulicy Białoruskiej, patrzę się po prostu do ulicy Małorskiej. Na tym placu trzy takie budynki mogą stanąć. Generalnie na całym placu, który tam jest pozostałowany. Gabaryty tego budynku, szerokość elewacji frontowej 60 metrów, wysokość 15 metrów, czyli mamy parter i 4 piętra. Fabrycznie do budowy 700 metrów kwadratowych, ubatura 9000 metrów sześciennych. Czyli to są budynki 4-piętrowe, tak jak ten? Znaczy, to jest jedno. Tak, tak, dokładnie. 4-piętrowe, 5 kondygnacyjne. Prawie nie do obrony. No, jeżeli jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, czy... Pani Przewodnicząca, proszę. To jest ten gminny. Nie, to jest ten gminny. Też mi się tak coś wydaje. Czytałem, na pewno prawie połowa działek jest ten prywatny. To, że tam są zabudowy. Znaczy, tu jest jeszcze sporo tego gminy. A, to będzie wypadkiem samochody dostarczy. Dobrze. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych jest? Rozumiem, że nie. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały druku nr 6113 w sprawie opinii dotyczącej inwestycji przy ulicy Białoruskiej w Krakowie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Tym samym Rada podjęła uchwałę.